Since we're being so frank here, Alan, and let me just reiterate how happy I am that you've had this breakthrough, I would like to summarize your condition. By all means. And please, just let me know if you think I'm being unfair. All right. Well, let's start with the obvious. The car crash. Untreated head trauma. All due respect to Doc Nelson, but he's hardly a neurosurgeon. I think that the injury has affected you more than you realize. Yeah, I have had bad headaches. Then there's your history of substance abuse, which, combined with your chronic insomnia, has resulted in hallucinations and extremely poor impulse control. That's a dangerous combination, one which your wife has unfortunately had to suffer from far more than you. I know she has. I don't think I'm exaggerating when I say that you are existing in a state of all-encompassing denial. Your vivid fantasy casts you as a heroic victim and allows you to skirt responsibility for your own actions. It allows you to solve your imaginary problems and dismiss the things that truly trouble you. In your self-serving delusions, your personal problems are assets that allow you to save Alice, perhaps even the world. Dr. Hartman, I think that's spot on. I can't argue with any of that. Well, I'm sure I'm stating the obvious. I don't want to labor the point, but, well, No. I understand. It's important that I face it. Precisely, Alan. You've put so much effort and imagination into this self-deception, but what good has it really done for you? You refused my offer of help, and here you are. Did being so obdurate really get you to a better place? No. No. And did it really help Alice? Was this really the best thing for your wife? Probably not. Probably not. Why don't we find out? You know, I've been talking with her. There's something she wanted you to hear. Oh, hey. That sounds like fun. Okej, a w ogóle... Nie można tu nic zrobić. Come now, Mr. Wake. It wouldn't be guilt that makes you avoid this, is it? Come on, let's hear what she has to say. Dobra. All I ever wanted was to help you, Alan. I ate all the shit you handed out and tried to understand your pathetic, wealthy white male drama. Until my life consisted of managing your never-ending crisis. I hate you for your childish temper and the arrogance. Self-indulgent pride that undermined all efforts to drag you out of the hole you insisted on digging for yourself. I hate you for leaving me in the dark with that insane monster bitch! All you had to do was act like a loving human being for once in your life and stay with me. If your dramatic exit hadn't been more important than making sure I was all right, she would never have taken me. I don't know where you went, but that's okay. I don't want to know. I don't think I'll ever be all right. The only thing that keeps me from killing myself is the hope that I'll never see you again! Ouch. I just can't argue with that. I think I should stay here before I ruin what life she has left. I think this is a breakthrough, Alan. I'm really very proud of you. Nie, my tego tak nie zostawimy. Nie mogłaby czegoś takiego powiedzieć. Nie, Alice. It was nonsense. I knew I'd saved her. I'd succeeded in that, and that was all that mattered. What I heard in there wasn't the truth. It was just another toxic mirage. It cut deep, but that made me all the more determined to force myself to snap out of it. I didn't want to be that guy anymore. I had to make myself see the light. Było trofeum, złamane serce. Ciekawe, bo ja wychodzę tutaj. A chyba, że mnie... Moment. Może wejdziemy tam na górę? Ojojoj, albo nie. A ja. A jest tu jednak, jest. Tylko niech mi nie spada. Nie. Nie. Nie dość, że to spadło, to ja też spadłam. O.
Ja tego nie lubię, jak to tak spada. Albo ja za wolno łapię. Też tak może być. Ło. Co jest? W ogóle... Co spadło? Bateria? O nie, nie, nie. Nie dam się już wykiwać, żeby spaść jeszcze raz. Dobra. Uwaga! To było ostre. Wow, 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 wow. Aj, oho. Wiedziałam. Jeden? Jeden to spokojnie, więcej! Nie widzę, nie widzę, tu. Och ty. Ja chyba pójdę tędy. Po prostu. Co to? Ktoś pisał na maszynie? Tak głośno? O, patrzcie, jest wielka maszyna do pisania. W sumie trafiłam. No dobra, idę. I felt like the typewriter was mocking me. I was supposed to be calling the shots, but for a long time it had been the other way around. Ops, nie będziesz tam. Popiszmy coś. O. But I had mastered it again in the end. I was the one, and it was just the tool of my trade. Zabieramy. Wszystko, co nam dają. O, w ogóle fajnie to wygląda. Taka wielka maszyna. Granacik, flara, dajesz flarę. Bierę. Nawet trzy race. Aha, to jest nasze tajne miejsce. O, karteczka tu jest. To my nie idziemy tędy w takim razie. Tylko idziemy... Tam. Nie chcę tam iść. Mi się tam nie podoba. Ojej! To nie za... Ach, bo... No, słabo. Kurczę, zadziałało tylko na jednego. O, nie no. Aj, bo chciałam podejść bliżej. Ale w sumie się udało, dostali. Po tyłeczku. Aha. Już słyszę, wiedziałam. Oj, Matulu. Za dużo tego chyba używam, tak. Przeładuj. Gdzie my idziemy? Tędy? O nie. O nie. Od razu dostałam po pupce. Well done. You have come far, but there's still a little further to go. You must take full control of your own mind. Reject all of the fantasies you have constructed. Yeah, well, I think I can do that.
A lot of the stuff I've seen here is personal and ugly as hell. I'll admit it hurts, but it's not fooling me. I know it's fake. Good. You are aware. The part of you bent on self-destruction is not. But you must be careful. Just because you know the lies for what they are, that doesn't make the danger any less real. I'll make it. I don't have any choice. Here. I cannot come any further, but this will help you on your way. Thanks, I guess. O, proszę. Tu mam wspomnienie. Mam. Hey, let me tell you something, Alan. I know how your mind works. You screw up, then you start analyzing it, and before you know it, you start writing all these horror stories in your head. Don't you? Come on, I don't do that. Yes, you do! I know how it goes. You're a complete failure. I hate you and I'll never forgive you for whatever it was that you did. Am I wrong? Oh, man. See? I know you. But, Alan, it's all in your head. It is. I love you, and I'm not going anywhere. Nie lepiej iść tędy, tylko muszę wracać. Tam było niemiło. Ale to lubię światełko. Nadzieja. They kept coming. There were too many of them. Hordes and hordes of them. Swarming over the landscape, eager to kill. They were coming for Wake. And this time they would get it with sheer numbers. O nie. Będzie ich dużo, tak? Aha. Szybko. Aj. A, okej. Okay. Latarnia mnie tutaj ratuje. Trzeba uważać. Czekać na nich czy nie? Ja nie wiem. Czy sobie już tutaj... O! Pomóc. I nie wpaść na to. Musi być tu jakiś sposób w tej zabawie. O, to nie był sposób. Aj, mogłam, może tego nie rzucać. No dobra, dobra, dobra. Turacy. Aha. Uwaga na tyły, uwaga na tyły! Przepraszam, jeśli wam krzyknęłam w ucho. Odczep się! Panie. O, widzę, że będzie powtóreczka. Za dużo tego tutaj. Was za dużo. Oczep się. Oczep się. Oczep się. Aj. Dobra. Może przez chwilę spokój.
Może. Uwaga, uwaga, lecimy. Okej. Dobra. Przepraszam, mam nadzieję, że teraz uda mi się bez takiego dziwnego przerywania. Tak to jest z autozapisami, no wybaczcie. Czasem ciężko. A się wystraszyłam! Dosłownie się wystraszyłam, wierzcie mi. Ojej. No to mnie potrafią wystraszyć, naprawdę. Jak się pojawiają, to też mnie straszą. Dobra. Tutaj jeszcze. Potrzebujemy supermocy latalni. Oho! Uwaga, uwaga! Światło, blisko światła, damy radę. Chyba. Nie boję się was. The lighthouse. I was relieved to have made it here, but I wasn't sure what was going to happen now. No, zobaczymy. Halo? Ktoś tu jest? Czeka na nas? Zane? Alice? Ktoś inny? Ktokolwiek? I wasn't sure what the dark presence had done to him if he couldn't follow, but from now on, I was on my own. Still, he had gotten me this far. I would never have made it by myself. This thing was going to end. It wouldn't be long now. No, zobaczymy. Okej, tu mamy 4 naboje. Tu 36. Tu nie ma nic. Górze. Wow, wow. Chce spaść? Powrót? No ale... wejdziesz tam. Mogą się rozejrzeć jeszcze. Kurczę. Pieczone. I was surprised by the change of scenery, but not much. I was starting to understand the symbolism, the way the dark place flowed. Zamknięte. Już tam nie wyjdę. Pewnie coś tam było, nie? Do zebrania, jak nic. Nie wiem, czy ja chcę w ogóle tak wracać, czy to jest bezpieczne w tym sensie. Ale mam ochotę tutaj do góry jeszcze podejść. Chociaż chyba nie będzie tu nic ciekawego, co? Nic nowego. A jednak! Chociaż teraz się udało. Tu jest zablokowane. No dobra.
Zajmiemy teren, to możemy pobiec. Wracamy. Oj, wiem, no ty się tak strasznie męczysz. Alan, kondycja słaba. Słaba. Most dajesz. Proszę, most. Zamawiam. O. O, cześć! Hey, Al. Feeling kinda depressed here. What? Suzanne's your new buddy now. I feel abandoned. This is ridiculous. You're not even real. That doesn't mean I don't have any feelings. Oj, no nie denerwuj się. To nie będzie taka prosta droga, prawda? Thing is, you need to get all rational here. Abandon your fantasies, right? Well, I kinda hate to say this, pal, but I'm one. Fine, you're abandoned. Bye. Ach. Telewizorek, pogadamy ze sobą? Nie. Tym razem nic się nie pokaże. I nikt. Uuu, kolejna skała. Zabiła ta droga. Al, what I'm saying is the only way you're getting in that cabin is through me. It's one of those kill your darlings things. But hell, you're used to that. Shot rider. Am I right? It was in everything. It was even taking the people Wink knew, turning his friends against him. They were all against him. Uh-huh. Czy to znaczy, że nas będą atakować? What does it say about you? Well, you're just desperate to keep yourself from getting bitter. Here we go! I'm earning the... A no tak. Mogłam to przewidzieć. Przecież sam mówił. It's great that you first make yourself an imaginary friend, and then you can't even get along with that guy. People skills, Al. You're a master. Mnie się trochę podładuje bateria, dlatego tak nie lecę. Zapis, dobra. Oho. Będzie ostro. Podnieść wszystko, co się da, ale więcej się nie da. Czemu tu nie ma baterii więcej? Nie baterii, przepraszam. Amunicji? Tu jest. Aha. Wow, wow. Nieźle to zrobiłam. Ach. Wciskam i wciskam. Wow! Gdzie? Tu, tam. Wow, wow. Co to? To te... szybkie goście. Ach, no. Aj, aj. Czy tak latać? Biegać?
próbować. Dobra, robicie. Wow, wow. Nie, no chyba nie, bo będą mnie bić. O, cześć! No nie, no ty też z gitarą na mnie. Jak bardzo chcesz. Lanie będzie. No wiesz co? Andersonowie, pa! Ach! Aj, bo ja atakuję jego, a tutaj są jeszcze ptaszki. Dlaczego on mi ich na nie nie trafia? Kurczę! Ajaj! No... Och. Ale to źle zorganizowałam. O, teraz, dobra. Trzeba jeszcze dobrze trafić w ptaszki. Ty mnie też. Powiem ci szczerze. O, dobra. Trafiać na nie, trafiać. Ciebie też. Ta bateria to się wyczerpuje w 5 sekund. Aha, bo ona, no tak. Ja niby ją dokładam. A widzicie, jak ona mało się dodaje jakby. Dobra. On jest nie za taki szybki. No źle się czuję, że w ciebie muszę strzelać. Nie podoba mi się to. Baterie. Amunicja. Może się nie dalej. A może się jednak uda. Nie. No tak, bo ja tu zebrałam amunicję, ale do strzelby tak szybko to się wszystko działo, że nawet dzisiaj nie przyjrzałam. Akurat strzelby powtarzalnej nie miałam. Oje, to tak. O, nie. Chaotycznie, tylko u mnie. Serdecznie zapraszam. Ojej. Just like that, my mind was clear. Zane had been right. I could think clearly again. But I couldn't survive in this place the way he had, and I might not make it back a second time.
Leaving this place would be hard. Maybe impossible. It wouldn't take much for my thoughts to stray again. It was too easy to get lost in the dark place. Before, I was ready to curl up and die, let myself slip away. But here I was, the yet unwritten future waiting to unfold before me. A sequel to Departure. My name is Alan Wake, and I'm a writer. Więc oficjalnie ukończyliśmy drugi odcinek specjalny pod tytułem Pisarz. Mam nadzieję, że dobrze się przy nim bawiliście. I mimo, że ta seria była dość krótka, to, że Wam się podobało i że chętnie jeszcze zajrzycie na mój kanał. Ja na razie dziękuję Wam za to, że byliście. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w innych moich seriach na kanale. Pa, pa!